At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived here, weary traveler, rest your one sleep, the journey from your eyes. At the end of the river. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Brage, a przed Wami kolejny materiał z gry Horizon Forbidden West. Gramy na najcięższym poziomie trudności, czyli bardzo trudnym, Very Hard Difficult, i gra na 100% ze wszystkimi znajdźkami i w trybie eksploracji. Zapraszam do oglądania. Będzie lepiej, jeśli Ty to weźmiesz. Jak dożyje, Dejlan? Wszystkiego dobrego, trzyma się, miłych snów. Bronie. Dzięki, Varl. Powinniśmy iść dalej. Ty przodem. No właśnie. Huk proce wystrzeliwują bomby rażące duże obszary. Ta broń wystrzeliwuje bomby lodowe. Wykorzysta je, by spowodować u wroga stan kruchości. To jest właśnie ta ikona, tak? Taka błękitna, która właśnie oznacza tą kruchość. Choć bardziej bym to nazwał zamrożeniem. Wrogowie w stanie kruchości są bardziej wrażliwi na obrażenia przy uderzeniu. Okej, rozumiem, że mam nową broń, tak? Mamy tą procę. Okej, też jest broń znana właśnie z pierwszej części. Możemy sobie też stworzyć trochę amunicji. Dobra. I teraz tak. Ekwipunek. Broń. Mroźna hukoproca. Niepospolity rodzaj tego oręża. I ta hukoproca oseramów jest wyspecjalizowana do miotania lodowych bomb, by uczynić cele kruchymi i bardziej podatnymi na obrażenia od innych broni. I tutaj jeszcze jakiś notatnik, zapiski, właśnie o to mi chodziło. Projekt Anzu. I to chyba czytaliśmy, nie? A nie, to było to z tego hologramu. Dobra. Okej, no dobra, to idziemy dalej w takim razie. Ale to jeszcze jak, że dostaliśmy kuszę, to będziemy ją musieli chyba zaraz użyć. Jak to w samouczko, nie? Dostajesz giwerę, a uczy z niej korzystać. Jeszcze przeanalizuję otoczenie, czy jestem w stanie coś znaleźć. Na razie same pustki. W dół! W dół, mówisz, moja droga. No dobra. O, tam mamy... Dobra, kwadrat zeskocz na półkę i chciałem powiedzieć, że tam jest jakaś znajdźka. Czy może nie znajdźka, ale zasoby. Tylko teraz tak, jak ja bym tam chciał wejść w dół. Czy czasami nie sobie nie obiję dupy? O, czekaj. No to trochę ryzykowne. Ale nic mi się nie stało, dobra. Weźmy suszynię, znaczy opróżnijmy to suszynię, chciałem powiedzieć. No i tam rozumiem, że też tam stajemy. Chyba jesteśmy prawie na zewnątrz. Dobrze. Patrz, to musi być ta maszyna. W tym samym kierunku co mnie. Świetnie. No, tu bym spekulował, czy to takie świetnie. No, ale no nic. Aloj. Mówisz, to idziemy. W kierunku tego czegoś. No, to nic nie ma.
tak, może jeszcze przeanalizuję fokusa, drugą część chociażby, czy czegoś nie pominąć, ale chyba nic już tutaj kolejna nie ma. Kolejna z tych maszyn. No, mogę na niej wypróbować nową broń. Właśnie, tak żebym się spodziewał, że właśnie będzie nauka. Aby zmienić broń, przytrzymaj L1, spowoduje to wyświetlenie koła broni. Bierz z niego, tak już wiem. Broń przy użyciu prawej gałki analogowej. Dobra. Wielki wąż. No właśnie, panie Badys, i to mnie trochę martwi. Zwłaszcza, że ja tak nie umiem totalnie grać na razie. Znaczy, mieni mi się sterowanie z tego Shadow of Mordor. Czy ja nie... To jest jeszcze najcięższy poziom trudności. Ja nie wiem, jak sobie poradzę z walką. Ale coś tu wielkiego tam pełza. I to mi się akurat nie podoba. Jak mu pizgnę. Cymbał. O. Albo nie. Tylko przeanalizuję. Oznaczę sobie cel. Podatność w ogóle na zamrożenie, czyli na tą kwotę. Dobra. Korpus, jak w korpus tutaj będziemy atakować, tak? To jest jakiś niebieski element, który wypada. Najbardziej to właśnie w korpus walić. I obrys obrażenia od mrozu podatność. No dobra. Atakujmy. Dobrze. Bardziej ją użmę, kiedy jest pucha. Maszyny nie lubią. Okej. Więcej oseramskich kopaczy i mnóstwo kwasu. Ta wielka maszyna musiała ich zaatakować podczas ucieczki. Dobra, nie mieli żadnych szans. Przeszukać. O, jak z takim wężem, to kto tu wygrał? Panie koledze. Może być problem. Więc tak. Mówisz, że ta kopia to jedyna nadzieja? Tak. Kojarzysz miejsca, które ostatnio odwiedzałam? Tam powinno być więcej kopii. Ale 1000 lat temu facet nazwiskiem Faro zniszczył wszystkie. On też był z odległego zenitu? Nie. Było wiele gorsze. No właśnie, pan Faro. O którym tutaj właśnie wspominał, pan Badys. Właśnie. Bardzo miła postać, słuchajcie. Bardzo miła. Miła. Chyba możemy tu przejść. Daję mi na srost, dobra, zbierz. Ja rozumiem, przeszukałem tamtego... tą maszynę, tak? To nas zaatakowała? Chyba tak. Nie podświetla mi, żeby coś tam można było zebrać. Muszę się tutaj rozejrzeć, ale ta gra naprawdę wygląda świetnie. Na zwykłym rubciu. Jest PS4, ale to będę często powtarzał, bo jedyny jaki zgrzyt tutaj w tym momencie widzę na zwykłym playaku, to to, że no w czasie walki, no tracę, słuchajcie, taką płynność, ale to raczej nie przeszkadza, jak się człowiek przyzwyczai. Tam byśmy się chyba wrócili, wiecie? Dobra, dwa elementy, słuchajcie, nawet trzy nam podkreśla. Możemy zrobić taki myk. Tu zejść. Tutaj spróbować się westchnąć. To jest ten element, po którym można się spinać. Znaczy on na żółto. Teraz tutaj mnie interesuje. Ale to i tak. Świetla cały czas miejsca w tamtym kierunku. Stalina. Tutaj znajdę niestety. Moja dociekliwość nie była w tym momencie nagrodzona. Może za dużo oczekuję od tego. Słuchajcie. O Jezus. Zapomniałem, że pod ich ceny skok. No dobra. Troszkę minie, zanim się przyzwyczaję do sterowania, ale tutaj przynajmniej szybko możemy podejść do tej liny. O. I skoczyć. O, tam raczej nic
ciekawego nie ma. Pan pokazuje, jak mogę swobodnie przejść od tej strony. Ale czekajcie. Właśnie, coś tu mi nie gra. W tym miejscu. A, bo za... Aha, dobra, to mi też pokazuje przejście. Wiecie, to miejsce, gdzie możemy użyć linki, nie? Z tej strony raczej... Oje... O! Dobra, nie wiem, jakim cudem to się udało, ale się udało jakieś... szczęściem. Tam przeskoczyć. No i teraz tam też możemy. Biegnąć, słuchajcie, i użyć tej linki. Ale, albo skokiem. A to i tak mi nie mówi, jak tam wejść na górę. Pioterek, jak gierka fajna? Ja grałem w Village, pokonałem paskudę, co była w tej wodzie, bossa. A, pamiętam. Znaczy, nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak ten boss się z Village nazywał. Ale po... O, tutaj jest przejście. Ale pamiętam, że ja się swojego czasu dużo namęczyłem, żeby go pokonać. Trzeci Lord. No to ładnie. Mi gierka się, powiem ci szczerze, mega podoba. Oj, świetnie się będę bawił, coś czuję. Piotrze. Przy tej grze, jak ty przewoli, jak ty przywilicz. Jak ty, przyjacielu drogi, przywilicz. Uchwyt, element konstrukcyjny. Ciekawe, czy tam by można było wejść. Chyba nie. Są tylko te elementy, gdzie na dolną część może przeskoczyć, a tutaj raczej nie da rady. Chyba, że tam byśmy od tej strony przeszli i tam, w tamtym kierunku. To też można by było to ogarnąć, ale to już zależy od gry. Wow! Ten wielki metalowy obiekt wygląda jak statek z Auli. Czy to być nasza ścieżka, nie? Wyobraź sobie latać nim pośród gwiazd. No, już sobie wyobraziłem. O, i tutaj patrzcie, coś mamy. Dziennik z wykopalisk. Nowy zapis. Książka. Dziennik wypełniony pośpiesznie z stawianymi znakami. Dziennik z wykopalisk. Dzień pierwszy. Zeszliśmy do doliny i przedostaliśmy się do wnętrza ruin. Szef ma zawsze nosa do wykopalisk i na kuźnię i miał rację, to miejsce jest nietknięte. Podczas przenoszenia sprzętu trzeba było położyć kilka maszyn, bo te upierdliwe ciągle wyskakiwały z ziemi, ale poza tym to miejsce jest całe dla nas. Rozbiliśmy obóz koło głównego wejścia. Farów prawie wyskoczył ze skóry, kiedy opuścił swój młot i ten poleciał z głośnym stukiem w dół po schodach. To chyba jego pierwsze wykopaliska, chociaż sam zapewnia, że jest inaczej. Ma chociaż szczęście, że działamy nad ziemią. Dzień drugi. Weszliśmy głębiej w ruiny. Szef przetestował swój nowy prototyp, który nazywa Zahacz i Ciąg. Trzeba popracować nad nazwą. Pokazałem Farufowi, jak łatwo ocenić zdobycze. Im mniej rdzy, tym lepsza cena w południku. To był dobry dzień, póki nie zaczął twierdzić, że drzewa za rzeką się trzęsą. Chłopak jest nerwowy, jakby miał węgle w portkach. Dzień czwarty. Ciemną nocą poczuliśmy wstrząs gdzieś głęboko. Może to było zwykłe trzęsienie, ale wszyscy są podminowani. Szef kazał połowie ekipy rozstawić drogi obóz głębiej. Myślę, że szybciej to miejsce ogarniemy, jak się podzielimy. Ma chłop rację. Chyba ustawię kukłę treningową dla Faruwa, nie wiem, jak to czytać poprawnie. Chłopak ledwo daje radę Nornikowi. Dzień szósty. Zostało nas tylko kilku. Dzieciak nie przeżył. Maszyna walnęła go kwasem, jak przechodziliśmy przez brud. Słyszymy jej syk na zewnątrz. Jeszcze kilka minut odpoczynku, a potem ruszamy bieg. Kto wie, czy chodzi chyba o tą maszynę, którą ścigamy. Ten cały wąż, tak?
i nowe surowce. Spleciony drut. Ulepszenie broni w warsztacie. Pozyskiwane przez odrywanie z maszyn karnistrów w pojemniku lub kapsuł. Piterek, nożem go pokonałeś? Tak. Właśnie to chodzi o tego czwartego bossa. Tak, to właśnie noże. Jezus, ale to się nie dało inaczej. Ja miałem tak mało amunicji na tym najwyższym poziomie trudności wtedy w Village, że to masakra. Tak, to było to. Piterek, dobrze skojarzyłeś. To była masakra. Nie za bardzo miło to wspominam. To było właśnie to. Więcej Uzeramów. Maszyny ich rozniosły. Nie mieli nawet chwili wytchnienia. Bo nie miałeś już naboi, pamiętasz? Pamiętam. Piotrek, byłeś przy tym, mówisz? Nawet nie wiedziałem. Widzisz? Tak, to były czasy. To były czasy. Ja od poniedziałku na 6 rano. No ja w niedzielę mam popołudniówkę. No i następny tydzień mam chyba do soboty wolne, na szczęście. Przed nami patrolujące maszyny. W razie czego możemy je oznaczyć fokusem. No, tam są jakieś rzeczy. Po włączeniu fokusa znaczy wrogów przy użyciu. Tak, to ja wiem. Można cel, podatek na ogień. Znaczy maszyna spowoduje wyświetlenie wskaźnika czujności. Maszyna nie jest świadoma zagrożenia, maszyna podejmuje, wyczuwa zagrożenie i na czerwono, że jest zaalarmowana. Po cichu coś zrobić, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. Piterek, u mnie młody 26 obchodził, u mnie młody 26 obchodzi urodziny 4-latka. Impreza i tort będzie szampańsko. Kiedy? Kiedy ta imprezka? To brzmi ciekawo. Szymuś. Kiedy, znaczy Szymuś, Piotrku. Kiedy się bawimy? Ojej. Dobry pomysł. Kiedy się Szymuś, znaczy Szymon, Piotrze bawimy? Szymonek zaczął o imprezie i już widzisz. Natomiast Potter to Szymon. Niestety nie mam już papek, żeby wytworzyć. Poczekamy chwilę. Spróbujemy to zajść od tylca. Szymuś, od 2 dni katastrofa z pogodą u nas, a u nas może lepiej. U nas to dopiero są tsunami jakieś dziwne. Powiem ci. Poczekajcie, przeczytam zaraz. Który tamten mi widzi gnój. Tak to bym go spokojnie dojechał. Dobra. Okej. Teraz sobie oznaczę. I wygaś ścieżkę, nie. Oznacz cel i podświetl ścieżkę. Okej. Bo sztorm jakiś mamy, wiatr odnotowali w niektórych rejonach nawet. No u nas było to samo. U nas też jakiś dramat, jeżeli chodzi o te wiatry. Ja nie wiem, co to się porobiło z tą pogodą. Nie no, ja tam nie mam dziś, nie idę, Szymuś. Nie znałem się z nią w ogóle i też nie mam nikogo znajomego. Aha, rozumiem. Myślałem, że na imprezę dzisiaj będziesz szurował. A to zmienia postać rzeczy. 26 lutego, Piotrze. A, to już niedługo. A niedawno był noworodkiem, bo to tak czas leci. Z dziećmi to, słuchajcie, najbardziej się widzi, jak czas zasuwa. No. Z dziećmi to się najbardziej to wszystko widzi. Ten czas leci, jak się te dzieci tak szybko zmieniają. A? Coś jeszcze tutaj mam? Bunty? O-o. Z tyłu jest drabina. I tu drabiną oczu nie mydl, bo tam mamy przeciwnika, chyba że... A, czekajcie, a to jest złomiarz? Wcześniej był to złomiarz. A to jest zrzeszyciel teraz. O. Panie, mnie tu nie było. Idź pan stąd. No nie, no przylezie tu menda. Może sobie tutaj ten...
nic do tego. Do pracy bez podatku na zamrożenie. I co, będzie tu stał 2 lata? I Szymuś, a co się dzieje w Polsce, to nawet nie wiem, bo nie śledzę. No i u nas to samo z tą Wigury. U nas to zrywa dachy w ogóle, non stop. Daj spokój, 2-3 dni tak cały czas jest impreza z tym wiatrem. Dobrze, tylko jak się stąd wydostać? O to mi chodziło, ten Szymonku, że u nas jest to samo co u was, nie? Potężne wiatry. No, że tak maszyna przebiła się na wylot. Dobra, udało nam się pokonać. Bezszelestnie w miarę te maszyny, fajnie. Troszkę zasobów padło. Okej, poproszę. Tutaj jeszcze trochę rzeczy mamy. Przeszukaj. O, solidna płyta, to się może przydać. Solidna płyta, tutaj coś ciekawego? Nośniki, no to zbieramy, nie? Póki możemy. Dobra, troszkę więcej tego. Coś tutaj jeszcze jest. Tu mi gdzieś podświetla na fioletowo. Podejrzewam, że to tu jest. Właśnie. Co my tu mamy? Jakiś element do zebrania. Mamy skrzynię, stożyte pudełko. Okej, okay. Sztaba żelaza. Czy coś jeszcze? O, 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 tam coś pokazuje. Ale co to tylko? Chyba jakieś stożyte skrzynie, dobra. Coś mnie interesuje, gdzie ten dziennik z kopalni, czy coś tam pominąłem jeden. Aha. Marszczy się na pewno przyda. Bo tutaj akurat w tym terenie... O! Właśnie. Coś załapało. Zapiska? Nie, to jest ten 3x39. To ten już zebraliśmy. Raczej okej. Okay. I rozumiem, że tu już nic więcej nie będzie. Możemy się, słuchajcie, kierować dalej. Słuchajcie, trafina. Chodzimy na górę. Rozumiem, że tutaj nic nie ma, tam nie przejdę. Powiedz mi, czy Sona naprawdę nie miała nic przeciwko temu, że nie wróciłeś na świętą ziemię? Jako dowódczyni Nora rozumiała, dlaczego moim obowiązkiem jest iść za tobą. Ale jako moja matka nie była zadowolona. A kiedykolwiek była? Chyba nigdy się nie uśmiechnęła. Chyba nie. Ja i tutaj te przebicie słoń, te przebicie światła, jak to zajebicie wygląda. To jest durna, zwykła puszka PlayStation 4, nie? A widocznie nie jest aż taka durna, jakby się wydawało. Nieźle. No bo tutaj mam jakieś zasoby. Kurosaki, zostawię streamka w tle, a ja idę spać. No trzymaj się, miłych snów. Dzięki, że byłeś. Kurosaki, dzięki, że byłeś i wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymaj się. Trzymaj się i wszystkiego naj... Dzięki jeszcze raz. Kuro. Śpi dobrze. Dziwne mam wrażenie, że tam można wejść na górę. Może się właśnie uda na górę. Tu jest ten drabina, ale jeszcze się tutaj podejrzymy. Ale tutaj bym się tylko powracał jednak. Dobra, dawaj na górę. Dobra, Danica. Na razie nic. Może tutaj coś wykryję. Tam jest przejście, gdzie mi się musiał udać. Nie wiem, po co ta drabina była. Jak to mi pokazuje. Chyba, że coś tam jest, a ja nie widzę. No, nie wydaje mi się. Żeby tutaj jakieś przejście. Tutaj też nie przejdziemy.
Dobra, no chyba tam musimy iść jednak. Też mi nic nie poświetla jakiegoś żółtego elementu, po którym mogę się wspinać. Nie zachwalam na razie mojej PlayStation 4 śmiga Snowbardu z Warszawy. No ważne, że dobrze chodzi, nie? To najważniejsze. Nie ma co krakać. Dobra, tu jest tak, przejście na górę. Tutaj i tylko przejście na górę. No dobrze. Na dół nie damy rady. Dawaj, panie. Robi wrażenie, ale to już nie robi wrażenia. To jest... Raz, tu są aż trzy. Jeśli zarżnęły wszystkich oseramów, nigdy nie dostaniemy się do centrum danych. Nie przemkniemy się koło nich i nie zdołamy ich pokonać. Znajdziemy osadę. Łowcy na pewno nam pomogą. To zajęłoby tygodnie. Nie mamy tyle czasu. Może wystarczy, żeby ten prom spał. To coś? Jak? Coś wymyślę. Zaczekaj tu. Aloy. Zaufaj mi. Ja się nie zgadzam walczyć z kobrą. I poleciało. Poleciało. Ja się nie zgadzam... Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. Ja się nie zgadzam walczyć z kobrą. No po prostu się, słuchajcie, nie zgadzam. To jest królewska, słuchajcie, królewskie zwierzę tego kanału. I ja się, słuchajcie, nie godzę walczyć z kobrą. Oficjalnie mówię. Chyba, że znajdziecie jakiś aspekt, który mnie zmotywuje do tego, żeby z tym przeciwnikiem walczyć. Normalnie taki królewskie zwierzę jak kobra. Ja mam z tym walczyć? No w życiu, nie ma opcji nawet. Zapomnijcie. Twórcy gry, zapomnijcie o tym. Ale jak to zajebiście wygląda. Na zwykłym playaku, nie? Epickość, słuchajcie, nad epickością. Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Martival, może da się z tą kobrą pogadać? Może, Martival, idziemy? To jest dobry sposób. To jest dobry pomysł. Tryb negocjacji. Okej, mam tutaj animację z jedynki, jak zjeżdżaliśmy liną. Tryb negocjacji, ja jestem za. Ja nie wiem, czy to przejdzie. Martiwalku, nie wiem, czy to przejdzie. Mamy Nornika. Piterek, gwiżdże ten wiatr za oknem, jak nie wiem. U mnie jest to samo. U mnie jest... Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. No, tak nie da tu będzie łazić. Może z tego jak załazi do tyłu. Tylko jedno. Dobra. Dawaj. Dawaj. Trzeba wykorzystać włócznie. Oszczędzać amunicję. Chyba nie za... Ktoś mnie wykrył. Chyba, że nie, mnie nie wykry... Jeżeli mnie nie znajdzie. Nie ma takiej opcji. A jak dostałem? Dobra. Na dwój. I silny atak. Dobra, i wykończenie, ale tam gdzieś chyba dostałem. No jeszcze jedna jest. Dobra, nie trafiła, ale nie trafiła ogłuszeniem. Dobra, no spokojnie.
może uda się wykończyć. Mógłby zrobić to po cichu. Mimo to, że jest zaalarmowana. Tak. Dobra. Okej. Udało się ogarnąć. Chciałem w czasie walki ten... je prześwietlić, żeby było pokazywało te słabe punkty, ale kurczę, mi się cały czas sterowanie, ale mam nadzieję, że słuchajcie, jakoś się do tego sterowania przyzwyczaję. No i nie poszło tak, jakbym chciał. Chciałem po cichu temat ogarnąć, a widzicie jak wyszło. Ale można, słuchajcie, tutaj przybliżać i jest to spowolnienie. Czyli nie musimy jak w jedynce odblokować w zrzewku umiejętności tej umiejki ze spowalnianiem. Od razu ją mamy, ale znając życie będzie można ten ulepszyć chociażby dłuższy czas tego slow motion. Ale trzeba też pamiętać, że jest takie ułatwienie tutaj, żeby sobie jakoś radzić z trafianiem w jakieś określone elementy w ruchliwych przeciwników, korzystając z tego właśnie spowolnienia. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego jest? To jest Tarzana, trzeba tutaj uważać, żeby tam nie wleść. Ja oczywiście włażę zazwyczaj. Mówię jedno, robię drugie, jak debil. Dobra, tutaj mamy chyba skrzynię. Czy coś jeszcze jestem w stanie tutaj znaleźć? Na razie nie widzę. Szymuś, ja już od dłuższego czasu mówię, że coraz gorzej się dzieje na tym świecie pod każdym względem i będzie coraz gorzej, niestety. Tak, tak. I to jest smutne. Nie może być na odwrót, nie? Może się wszystko rąbać. Pogody są totalnie z dupy. Putin atakuje Ukrainę i Rosja ma totalnie wszystko gdzieś i wszystkich gdzieś. Masakra. Ze wszystko jest drogie. Brakuje zasobów. We wszystkim. To prawda, Przymuś. A możemy sobie tą pułapkę wytworzyć. To prawda, Szymonku. No nie jest to dobrze. Będzie jeszcze gorzej. Peter, gorzej to już jest. Rosja świruje. No, z tą Rosją to też są akcje, nie? Ja nie wiem, co oni kurczę kombinują, ale. No, nie wygląda to za fajnie. To totalnie nie wygląda za dobrze. Tam są jeszcze jakieś zasoby. Ta pudełko. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj może być? Czy coś, gdzie można się wspinać? Dobra, na razie nic tutaj nie widać. Dobra, no nie, mnie tutaj nie interesuje. Słuchajcie, na szybko sobie tu przejrzę. Czy czegoś nie pominąłem. Ale raczej nie. Dobra, kierujemy się w takim razie dalej. Na górę wleść. O! Patrzcie. Patrzcie to. Dobra. Tam. Widzicie? Ta drabina zaprowadzi mnie na wieżę. A, na wieżę już. Okej, to żebym tego nie... To żebym nie przewidział tego, że tam już od razu musimy, wiecie, w te pędy. Ale dobra, to i tak już nic nie ma, bo cały przeszukałem. Cały teren przeszukałem. Zdawaj na górę. Ale tu ładnie, kurczę. Jezu, jaka ta gra jest świetna. Tutaj. Nie, zdecydowanie w tym momencie najpiękniejsza gra na PlayStation 4, jaka wyszła. Nie ma takiej, nie ma innej opcji. No i na PlayStation 5 to samo, nie? Na PlayStation jest to samo. Piątka. Dobrze. Tam jest poręcz. Jeśli wybiję się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć. Okay. Kurczę, fajna jest ta. Nie udało się. Linka. Muszę spróbować jeszcze raz. Nie by zeskoczyć, ale jak? Czekajcie. Jak to chce? Jak ona chce, żeby to zrobić? Podskocz i stuknij X, by użyć uchwytu. Stuknij w kółko, zanim dosięgniesz do uchwytu, by wyskoczyć. Aha! O kurczę, panie, to jest wyższa szkoła jazdy. Mam! Okej, dobrze wiedzieć, że są takie fajne mechaniki. Trzymaj fokus. Dawaj.
czekaj! Bieletko, nowa gałka, żeby zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma, nie? A to wiemy na górę. Jezu, te odbicia słoneczne, ja pierdykam, jak to jest dobrze zrobione tutaj. Majstersztyk, słuchajcie, majstersztyk. Ja zmykam, Peterku, bo mało spać będę, rano zajrzał Maro. No trzymaj się, Peterku, ja jestem do 9, także na spokojnie. Peterku, trzymaj się i dziękuję, że byłeś. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Piotr. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Miłych snów. I Szymuś, no jak jechałem, to mnie śmigało drugi pas pod prąd. A to prawda, prawda, jestem świrem jemniętym, ale raz się żyje. Mówisz, że jak się bawić, to się bawić. To, że muszę walczyć z kobrą, która jest dobrem tego kanału, symbolem dobroci. Hardkorowy gier. Po prostu się z tym nie zgadzam. Mam nadzieję, że nie będzie z tym pięknym stworzeniem. Wbijaj, ale na górę. No coś tu tupie. Piękny dźwięk. No, ciekawe. Ciekawe. Myślałem, że spadnę. Tutaj była skrzynia. Na temat okradaliśmy. No i spadłem. Misklik. Wywróżyłem sobie śmierć. O jeden skok za daleko. Ciekawe, gdzie się zapisało teraz. Ciekawe, gdzie się zapisało. Dobra, od tej drabiny. O matko. Mi się tak odwróciła ta glebo. O właśnie, dobra, teraz żadnych skoków. Odbierz zasoby. Coś jeszcze? Nie. Dobra, o tam jeszcze się... Aha, tutaj musimy użyć tej linki. Tam rozumiem nic nie będzie. Te widoczki naprawdę robią wrażenie. A co dopiero na PlayStation 5. Przymuś, po tamtej imprezie co byłem i ci pisałem, co się odwaliło, warto spróbować i zaryzykować. Kurczę, zawsze jest ten. Zawsze warto zaryzykować, nieważne co by się działo. Bo raz jak sam napisałeś, raz się żyje, a później będziesz żałował, że tego nie zrobiłeś. Czyli były trzy wielkie maszyny zabijające oseramów i dostawiające wszędzie kwasy. Świetnie. I to jeszcze kobry. Takie cudowne zwierzęta. Ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się. Udało się. Też się cieszę, Aloy. Zależy, kiedy ja się będę cieszył tak wesoło. Na pewno nie wtedy, kiedy się nasila. Stanę przeciwko tym bestiom, czego bym nie chciał. Tylko powoli. Ryki są, panie. I czy ja mam tutaj w ogóle? Nie, to nie jest chyba dobry pomysł, żebym ja tutaj skakał. Chyba, że tam. Już nie. Dobra. Okej. Okay. Tylko spokojnie. Niewiele brakowało. Jedna chybotliwa wieża za mną. Czas na kolejną. A ci się kolano, kurczę, klepoce ze z tego strachu, że Maro prawie by spadł. Normalnie na Aloy to przeżyła, nie? Strasznie. Odbiło się to jej na jej psychice. Teraz jej noga cały czas chodzi. Akurat na balety. Akurat będzie dobry na balety. Nawet nie muszę naciskać skoku. O, jak jest dalej, to tak, ale tak to wystarczy. Tylko lewa gałka analogowa. Że Aloy przeskoczyła. Niech to są poza zasięgiem mojego fokusa. No właśnie, przydałoby się je przeanalizować.
skoczy w stronę linii, aby się z niej, żeby z niej skorzystać. No to dobrze, tylko poczekajcie, bo jeszcze się tutaj rzeczy czegoś tutaj nie ma. Nie, ale w tym momencie nic nie widzę. No to hop! Okej. Cóż, mogę tylko iść wyżej. To się ledwie trzyma kupy. No niestety. Ja już myślałem, że gdzieś trzeba było, wiecie, skoczyć. Ja nie wyczułem momentu. Kurczę, jaka ciekawa muzyka jest w ogóle w tle. Nie powiem. Ojej! Zamknąłem, żebyście się trochę wsłuchali w muzykę. Wielkie klamry unieruchomiły prom. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuję te klamry, prom powinien wpaść prosto do zbiornika. Świetnie. Kolejne maszyny przede mną. Niestety się zaalarmowały. No, ale może ten element wykrycia minie. Za przytrzymanie tą gałkę palenie ten kopu, żeby to oznaczyć cel. Poświecić tą ścieżkę. Dobra, spróbujmy się powoli to zbliżyć. Unikając na razie walki. Chyba w tym momencie tak wykryć. Gdzie by tutaj najlepiej się ustawić? Można by było tu. My się do tego przeciwnika zbliżymy. Ale to jest kolejny niestety. Tego bym chyba załatwić po cichu. Dobra, tutaj ustawimy pułapkę na spokojnie. Rozumiem, że już nie mogę ich wytworzyć. Nie. Zbierz leczniczy Pędzlownik, dobra, weź. Tutaj powinno je butnąć solidnie. Temi nie powinien wykryć. A tamte zaś się będzie wracał. No to może temu klepie dzidę w plecy, a ten powinien zginąć od wybuchu. Tylko że teraz w momencie akurat nie mogę tam podejść, bo się widzą. Jak na złość. Tam też idzie z szybkością, naprawdę. No i tak nie zdąża. Ten wybuchnie i tamtego zaalarmuje. Padnie. O kurna, dobra, mamy jeszcze towarzystwo. Na ten tu przylezie. Dobra, oznacz cel. Nie wiem, po co działam po cichu, szczerze powiedziawszy. Nie lubię takiego systemu walki, ale na razie tak robi mi się to z przyjemnością. No.
podejść. Nie wiem, co on odwalił. Szybko zmienił pozycję, ale teraz próbujemy go. Teraz powinien go klepnąć. No dobrze. Już jestem tu sama. Okej, elegancko. Możemy teraz przeszukać jego mościów. Rozejrzeć się, czy czegoś więcej tutaj nie ma, ale to poczekajcie po kolei. A to jest, bierzmy sobie zasoby. Okej, elegancko. Tutaj mamy roślinkę. Do tego jeszcze, słuchajcie, spokojnie możemy przeszukać. Dobra, oj, dużo zasobów. Bardzo dobrze. Tutaj to zajebiście wygląda wszystko. Ja pierdyka. No istne, słuchajcie, wow. Wow dla twórców za solidną optymalizację na PlayStation 4. Naprawdę świetnie. Ja już naprawdę zazdroszczę wam, tym, którzy będziecie w tą grę grać na PlayStation 5. Serio. Naprawdę wam zazdroszczę. Jak ja już jestem zakochany tutaj w tej wersji na PlayStation 4, to zwykłej. Powtarzam niejednokrotnie i będę to powtarzał na zwykłej. Na zwykłym lumpie, nie? Dobra, idziemy przed siebie. Dobrze. Pora zniszczyć te maszyny niżej. Ciekawe, jak ty to zrobisz, ale okej. Zluzuj klamry promu. Biedne kobry. No, ale to teraz w tym momencie jest potworem. Już mi jest żal. O, a może nie? Prom zaplątał się w te kable. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Jak dostać się na tę wieżę? No przed chwilą się też zastanawiałem, kobieto. Ale ja chyba za bardzo cwaniakuję tym otwartym świecie i za bardzo wyprzedzam. Tak już tak patrzę, wyprzedzam za bardzo fakty. Przecież teraz musimy tam wleźć, ja debil 12 minut się zastanawiał. Przecież to gracie, gra i tak tutaj mnie pokierowała, i tak mnie pokierowała. Jak pierdykam, jak to pięknie to wygląda. Jeju, naprawdę się coś mi się wydaje, że naprawdę się wciągnę w tę produkcję. Oj, się mega wciągnę. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!